Dzień dobry, Goran Andrianić, to telewizja w Polsce.pl. Program Mam do Was pytanie, panowie. Ze mną w studiu pan Marek Pyza. Dzień dobry. I pan Marcin Wikło. Dzień dobry, panie Goranie. Następne pytanie. Czy Gazeta Wyborcza podbiła Konfederację? Bardzo wyborczy ten. Pobiła, tak? Pobiła? Podbiła, tak. Pobiła, w sensie zaatakowała, zdobyła i Konfederacja jest podbita. Wzmocniła, w sensie takim sensie. Bo chodzi o już dość znany sondaż obywatelski, niedawno opublikowany przez Gazetę Wyborczą. Przypominamy, chodzi o sondażu, którego celem było stworzenie w obozie opozycji atmosfery, zgodnie z którą jedyną drogą do pokonania PiS jest jedna lista wyborcza. To panowie na pewno śledziły się całe dyskusje około tego. No jak wiemy, ten cel z tą jedną listą nie udał się do końca, bo po opublikowaniu sondażu opozycja jeszcze bardziej się pokłóciła i ta jedna lista, którą Tusk tak mocno chce, nie wygląda w tym momencie jak coś realnego. No ale badania przynoszą jednak inny skutek, o czym na portalu w polityce.pl pisał nasz redaktor Jacek Karnowski. O co chodzi? Przeczytajmy teraz fragment tego tekstu. Sondaż Gazety Wyborczej nie tylko dobył ideę wspólnej listy całej opozycji, ale także mocno podbił Konfederację. Według tego badania może ona liczyć na ponad 13%. No, ciekawy procent. Był to zapalnik, który nakręcił falę nadziei sympatyków tego ugrupowania i wywołał efekt kuli śnieżnej. Intencje tej operacji są dość jasne. Wizja wspólnych rządów PiS-u i Konfederacji, usnuta w głowach polityków i redaktorów opozycji, ma przerazić wyborców opozycji i zwiększyć presję w kierunku jednej listy. W istocie w obozie opozycji mamy do czynienia z paniką. Stało się jasne, że Konfederacja, jeśli rzeczywiście zyskuje, to już nie kosztem PiS-u, ale kosztem opozycji. No, wydaje się, że bardzo ciekawa teza Jacka i wydaje się, że ma rację. Po opublikowaniu tego sondażu nagle wszyscy mówią o tym, z kim Konfederacja wyjdzie w koalicję, z kim nie wyjdzie. No, wygląda nawet, że według różnych projekcji stali się czynnikiem, który może zdecydować o wynikach wyboru. Co ty na to, Marku? Tak ci się wydaje, tak? Albo... Nie przesadzałbym. Tak zacznę. Znów z tym zastrzeżeniem, że jesteśmy dopiero przed kampanią wyborczą, a do samych wyborów jeszcze bardzo daleka droga i jeszcze Konfederacja sama sobie zdąży krzywdę zrobić, niezależnie od wszystkiego innego. Jeszcze będziemy mieli akcenty w wykonaniu Janusza Korwin-Mikkego w tej kampanii. No, Grzegorz Braun na pewno. No, nie możemy. Ale w ostatnich czasach ich trochę nie ma. Jak trochę... No właśnie, no właśnie. Dlaczego? No, co się trochę stało? W jaki sposób można zmusić do wycofania się w cień, do drugiego szeregu Grzegorza Brauna? Wydawało mi się do niedawna, że to jest po prostu niemożliwe, mało prawdopodobne, a jednak jakoś się nie udało. Nie wiem, może siedzi w więzieniu na przykład. Za co? Nie, ale tak mówię technicznie, no jak go można zatrzymać, tak? Może odwiedzam. Może odwiedzam. Więzieniem go zatrzymać. No. Może na przykład odwiedzać kogoś, kogo zatrzymano, na przykład za szpiegostwo. No tak, po przyjacielsku się odwiedza różne osoby. I się dowiedzieć, próbować dowiedzieć, dlaczego zły człowieku to robiłeś. Mm-hmm. No, na przykład szpiegowałeś dla Rosji. Dlaczego zły człowieku posadziłeś nie tego człowieka? Bo już będzie jakaś tam skarga. Co będzie? Nie, ale nie mówimy, że Grzegorz Braun szpiegował, absolutnie. No, to on tylko czasem mówi rzeczy, które są wygodne dla Rosji. To jest wszystko, nic więcej. Ale chciałem jeszcze o sądzie opowiedzieć, bardzo ciekawej sądzie, którą mamy na portalu w polityce.pl. Zapytaliśmy naszych czytelników, z kim zawiązałaby koalicję Konfederacji. Jak sądzą, gdyby to ona decydowała o większości w nowym Sejmie? I odpowiedzi mamy takie. Z Koalicją Obywatelską 35%, ze Zjednoczoną Prawicą 28% i trzecia odpowiedź, Konfederacja nie weszłaby w sojusz z żadną ze stron. 38% uczestniczących w tej sądzie tak mówi. I wydaje mi się, że mimo wszystko to jest najbliższe prawdy. To znaczy... Że z nikim? Że z nikim. No przynajmniej tak zapowiadają. Że jeśli by się okazało, że rzeczywiście oni są tym języczkiem uwagi, no to oni niekoniecznie muszą wchodzić do takiej koalicji rządowej. Nie mają problemu z tym, żeby jeszcze 4 lata, a może krócej poczekać do kolejnych wyborów i się jeszcze bardziej wzmocnić. Tylko czy może ich wyborcy mają kłopoty z tym, bo żeby ta partia była cały czas w wiecznej opozycji. Tak? Słuchajcie, znaczy tak. No partia, żeby była silna w opozycji, to musi być silna taka wewnętrznie, tak? No w Konfederacji tego nie widać. Tam już podział między korwinowców a braunowców, a innych tych, wiesz, wolnościowców i narodowców, to
jest jakby historia, która huczy ciągle. Tak, po co są takie sondaże? Takie sondaże są rzeczywiście po to, żeby pokazać, że te friki z Konfederacji, to jeżeli się do kogoś mogą przylepić, to mogą się przylepić do Prawa i Sprawiedliwości. To w zasadzie taki wariant jest w tym badaniu, o którym mówiłeś, przedstawiany. W poprzedniej części programu mówiliśmy też o tym badaniu przedstawianym przez PSL, gdzie jest jeden wspólny front 240 głosów z Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Hołowni, a jako przeciwwaga jest podawana wspólnie, w ogóle bez żadnej tutaj dyskusji, wspólnie PiS połączony z Konfederacją. Także to jest jakieś takie połączenie. To raczej ma pokazać pewne dziwności, które się przylepiają do obecnego obozu rządzącego, a przecież się nie przylepiają, tak? Które niby się przylepiają do obozu rządzącego, żeby pokazać, że to jest ten rozsądny wybór, to jest tam, po tamtej stronie. A tymczasem, no, tak jak rzeczywiście ten sondaż chyba, znaczy ta sonda chyba dobrze pokazuje, że tak naprawdę Konfederacja jest daleko i do jednej, i do drugiej strony, co może być pewną wartością, ale ja uważam, że to jest, jeżeli dostaną się do Sejmu w jakieś powiększone liczby, to się rozlecą błyskawicznie. Posłuchajmy, co na ten temat, do komu jest blisko Konfederacji, co na ten temat powiedział jeden z posłów Konfederacji, pan Krzysztof Bosak. Tuska z tego weekendu nas nie interesują. Tusk jest postacią z naszej perspektywy skompromitowaną, zużytą w polskiej polityce. My na pewno nie przyłożymy ręki ani do kontynuacji władzy Morawieckiego, bo oceniamy ją bardzo negatywnie, ani do powrotu do władzy Tuska, bo oceniamy go bardzo negatywnie. Tu nie ma chyba zaskoczenia. Nasz program, z którym jedziemy w tej kampanii wyborczej, to jest oddamy wam Polskę, to jest wolność gospodarcza, to jest zdrowy rozsądek, obrona suwerenności, to są tradycyjne wartości i korzystanie z owoców postępu i dobrobytu, które mamy. To jest powstrzymywanie negatywnych regulacji. No dość pewny siebie, tak Bosak jest, ale ja nie jestem, jeszcze raz, ja nie jestem pewny, czy Konfederacja sobie naprawdę może znaleźć w takiej sytuacji, że po wyborach znowu zostanie w opozycji, jeśli już jest jakaś tam okazja do współpracy w rządzie. Co ty na to, Marku? Czy ty myślisz, no ale z kim współpracować? Z premierem Donaldem Tuskiem, jeśli opozycja miałaby większość w Sejmie razem z Konfederacją? No. Ale czy naprawdę myślicie, że ta koalicja jest możliwa? Koalicja, Konfederacja. Goran, widzieliśmy w Polsce nie takie koalicje. 15 lat temu mieliśmy koalicję Prawo i Sprawiedliwość, Liga Polskich Rodzin, Samoobrona. Wiesz, jakie tam indywidua się pojawiały różne w parlamencie. To naprawdę bywało kabaretowe, więc wiele jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. No, jeśli miałbym widzieć w jakiejś koalicji Konfederację, no to rzeczywiście bardziej z PiS-em niż z Platformą Obywatelską. Nawet posłuchanie tej krótkiej wypowiedzi, którą zaprezentowałeś, Krzysztofa Bosaka, daje takie wyobrażenie, że są tam punkty wspólne jakieś. Przynajmniej w części tej Konfederacji. Bo tych Konfederacji jest kilka, tak? Bo masz oczywiście Konfederację Bosaka, Brauna, Korwina, to jest wszystko niby ta jedna Konfederacja. Mhm. Mówię, myślę, że na być może część Konfederacji by się na przykład zdecydowała na włączenie się w pracę Prawa i Sprawiedliwości w nowym rządzie, a część absolutnie to zapewne wyklucza, tak? Część byśmy być może widzieli gdzieś przy Koalicji Obywatelskiej, ale przy Koalicji Obywatelskiej na przykład połączonej z Lewicą już na pewno nie, więc to są takie też konfiguracje. No to oglądamy teraz pana posła Tyszkę. Ja bym go widział w każdej konfiguracji. Prawda? W każdym układzie. No przecież to był taki bojownik kukizowy, że zęby bolały. No, tak, no to jest ciekawe towarzystwo tam. Natomiast jeszcze raz, mnie się wydaje, że tutaj ten moment... To jest prawda. Są inne frakcje w tym wszystkim. I może nawet jest możliwe, że na przykład ta narracja wolnorynkowa jest na przykład coś, z czym można pójść do koalicji z Platformą, która jest, jak dobrze wiemy, neoliberalna. Leszek Balcerowicz by się z tobą zgodził. Ale posłuchajcie, też jest jakby... Ja rozumiem, że to jest takie... To ma być niby ten powiew świeżości, ma być ta antysystemowość, która przecież takiej pragniemy. Ale ta antysystemowość będzie kompromitowana, jeśli się pójdzie za partią, która jest emanacją III Rzeczypospolitej. Oczywiście, że tak, ale w tym zabetonowaniu to byśmy chcieli czegoś nowego, jakichś nowych twarzy, nie z tych skompromitowanych premierów jednego i drugiego. Przecież na tym płynął Ryszard Petru, tak? Który miał być antyplatformą, który miał być liberałem, który miał wszystko uwolnić. I gdzie jest dzisiaj Ryszard Petru? Jego nie ma, ale cała Nowoczesna jest w Koalicji Obywatelskiej, tak? Którą przecież na początku tak naprawdę wyrosła na krytyce programu gospodarczego Platformy Obywatelskiej. Znaczy ja nie wiem, czy tych 13% w tym sondażu Gazety Wyborczej to jest naprawdę realne. Muszę przypomnieć, że żadny inny sondaż nie pokazywał tak dużo, ale bardzo jest możliwe, że tutaj jest jakiś wzrost
poparcia i czyim kosztem, nie? Nie przesadzałbym mimo wszystko. Pamiętajcie, że ten sondaż został przynajmniej według takich dotychczasowych prawideł przedstawienia wyników badań opinii publicznej po prostu skręcony. A to znaczy, że uwzględniono w nim tylko te opinie wyborców, którzy byli zdecydowani, na kogo chcą zagłosować. No, nie tak się robi wiarygodne badania opinii publicznej, więc chociażby w wyniku tego zabiegu te notowania Konfederacji zostały, tak jak pytasz, podbite. Oczywiście, tak? Że tak, no bo ci, którzy nie wiedzą, na kogo głosować, nie znaczy, że nie istnieją, tak? No gdzieś tam duża część z nich jednak swój głos w końcu odda. Ale ja to mówię, jest jakaś tam pewność siebie po tym wszystkim, co się dzieje, w sposób, jaki Bosak mówi, widzę, że jest taki już więcej oszczy. Bosak jest człowiekiem bardzo sprawnym retorycznie. On w swojej kampanii prezydenckiej wypadał naprawdę nieźle, szczególnie w tych debatach. Tak? Ja muszę powiedzieć, że często wypada bardzo dobrze. No, to po prostu jest dość retoryka mu jest bardzo dobra. No i widzisz, i to powiedzmy, że z Bosakiem byłbyś się w stanie nawet w części zgodzić, ale wiesz, że za nim stoją też ale z drugiej strony Corwin. Tam jest Brown, tam jest Korwin-Mikke. Przeczytajmy, bo tutaj też jest ta kwestia tego wszystkiego, o czym mówimy, jest też kwestia, jaki jest profil wyborców tej Konfederacji. Przeczytajmy, co o tym mówił pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog, wykładowca KUL w wiadę dla polityce.pl. Ze strony Platformy próba połączenia Konfederacji z Prawem i Sprawiedliwością dokonuje się na zasadzie argumentu mat faszyzmu, czyli robienia z Konfederacji faszystów po takich czy innych nieszczęsnych wypowiedziach któregoś z liderów, a następnie wskazywanie, że ten styl myślenia będzie także wykorzystywany lub realizowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Konfederacja, poza głupimi wypowiedziami niektórych liderów, nie do końca przemyślanymi, może celowo też tak radykalnymi, aby zaistnieć w mediach społecznościowych, dzisiaj zbiera raczej elektorat liberalny, ludzi, którzy mają dość zarówno PO, jak i PiSu, i wcale nie jest to elektorat ludzi zacierzewionych, radykalnych. No to jest bardzo ciekawa opinia. Jacek Karnowski w swoim tekście podaje taką tezę, że tutaj chodzi, że Konfederacja zabiera wyborców w totalnej opozycji, ale Paweł Jabłoński tutaj mówi, że ten proces jest taki symetryczny w jednym i drugim kierunku. Ale nie taki miał być, nie na to wszystko było obliczone. To miało być zarżnięcie PiSu, tak, wypompowanie z PiSu, a tu się okazało, że powiedzmy porówno, no to już jest coś nie tak. I cała ta machina ustawiona przez Gazetę Wyborczą, a tak naprawdę chyba też przez Platformę Obywatelską czy Koalicję Obywatelską, no wzięło to wszystko w łeb, tak? No bo to nie tak miało być. Tu nie miało być żadnego odbierania głosów. Oni się mieli tak zasadniczo różnić z Konfederacją, że tylko z PiSu ewentualnie to miało być, wiesz, ciągnięte głosy, a tu się okazało, że nie. No to pokazuje fundamentalny błąd w myśleniu o ugrupowaniu, formacji, obozie, jakim jest Konfederacja, błędzie w myśleniu, chociażby wśród redaktorów Gazety Wyborczej. Rzeczywiście próbowano PiS zajść z prawej flanki, tylko mało kto sobie chciał uświadomić, że nie jest jednorodna Konfederacja, a już na pewno nie jest jednorodny jej elektorat. I tam rzeczywiście jest bardzo duża grupa ludzi o poglądach wolnorynkowych. No komu oni mają odbierać głosy? No w oczywisty sposób Platformie Obywatelskiej, którą są zniechęceni. Więc no, na takim dosyć niskim, powiedziałbym, szkolnym poziomie błąd popełniono i ten błąd zaczyna się odbijać czkawką tym środowiskiem. Wydaje mi się, panowie, że po prostu cała sytuacja przed tymi wyborami jest taka, to mówiliśmy o PSL-u, mówimy teraz o Konfederacji, że te kierunki, którym te partie mogą się udać, to jest bardzo różne kierunki. To jeszcze nie ma takie możliwości naprawdę robić taką mocną projekcję, będzie tak, będzie ten obóz, albo będzie ten obóz. Zachęcam zawsze opozycję do uczciwości, żeby mówiła swoim wyborcom, że nie będzie żadnej zmiany, więc raczej nie się nastawiam na kolejną kadencję. No, bycia dzielnym w opozycji. Żadnej zmiany jesienią nie będzie. I jeszcze pamiętajmy o czynniku zewnętrznym, który może mieć decydujące znaczenie przy rozstrzygnięciu wyborczym w Polsce w 2023 roku, czyli tym, co będzie się działo geopolitycznie za naszą wschodnią granicą, ale też pomiędzy stolicami europejskimi. Tak, ja myślę, że kwestia bezpieczeństwa będzie najważniejszym pytaniem na tych wyborach. To o tym będą te wybory, jak się to mówi. Dobrze, panowie, bardzo dziękuję. Dyskusję dzisiaj miałyśmy takie tematy wyborcze. Zobaczymy, jak się to dalej będzie toczyło. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam dalej na program telewizji w Polsce.pl.